Dziś w menu mamy słupskiego chłopczyka w teatralnym sosie, miasto w zasięgu superszybkiego wahadełka i mały spacer z ulicy Wiejskiej na Plac Zwycięstwa. Na deser zaś wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W czwartkowe popołudnie odbyło się ciekawe przedstawienie na podwórku kulturalnym. Teatr Władca Lalek zaprezentował swoją popisową sztukę o przygodach słupskiego chłopczyka. Spektakl nawiązuje do przedwojennych tradycji naszego miasta. I nasz chłopczyk wziął koszyczek, po czym pobiegł wzdłuż uliczek. Przebiegł kładkę, potem mostek. Padł niechcący na starostę. Kopnął kamyk, spłoszył kota i nareszcie w końcu dotarł na ogromne targowisko. I wiola! Minęło już kilka lat od premiery sztuki, jednak przedstawienie nie nudzi się słupsztanom. Opowieści o słupskim chłopcu to autorska sztuka artystów z Władcy Lalek. Pracowali nad nią półtora roku. Sami przygotowali stroje, kukiełki, czyli tak zwane mapety, oraz większość elementów scenografii. Autorką scenariusza jest Urszula Szydlik-Zielonka, która także wcieliła się w tytułową postać. Do stworzenia opowieści o chłopczyku sprzedającym ser zachęcił ją artykuł w prasie. Uważa, że jej sztuka adresowana jest nie tylko do dzieci. Słupski chłopiec to nazwa popularnego sera, który do końca wojny produkowany był w naszym mieście. Zdobył sławę w całej Europie oraz za oceanem. Kilka lat temu władze Słupska odkupiły prawa do jego produkcji. Ser przez kilka lat był wytwarzany przez jedną z miejscowych mleczarni. Szybka kolej miejska, która kursuje między Słupskiem a Trójmiastem, będzie synchronizowana z szybkimi pociągami Pendolino. Interpelował w tej sprawie słupski parlamentarzysta. Do posła Konwińskiego zwrócił się słupszczanin uradowany doniesieniami prasowymi, mówiącymi, że w grudniu bieżącego roku pociągi Intercity Premium Pendolino wyruszą na całą trasę pomiędzy Gdynią Główną a Warszawą. Odcinek ten włoski pociąg pokonać ma w czasie 3,5 godziny. Słupszczanin prosił o stawiennictwo posła w sprawie synchronizacji Pendolino z pociągami SKM kursującymi ze Słupska i Lęborka. W odpowiedzi do posła Maciej Lignowski, dyrektor SKM w Trójmieście, napisał, że pociągi będą obligatoryjnie skomunikowane z EIC Premium Pendolino. Jak twierdzi Konwiński, słupszczanie i okoliczni mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z szybkiego połączenia ze stolicą i miastami na południu kraju. Ryszard Bogusz powraca na lokalną scenę polityczną. Na początku lat 90. piastował mandat poselski, reprezentując m.in. Konfederację Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego. Pod koniec lat 90. współpracował z Jerzym Izdebskim, Zygmuntem Prusińskim i Polską Partią Biednych. Teraz próbuje swoich sił w Kongresie Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke. Jako nowy prezydent Bogusz chce spłacić miejskie długi i zrównoważyć budżet. Weźmy na przykład zadłużenie. Jest około 288 milionów. Na dłuższą metę właściwie jest niemożliwe rządzenie taką gminą, miastą. Chodzi o to, że w ogóle wtedy mamy odsetki od tych pożyczek. One, proszę pana, warunkują na w ogóle całe zachowanie inwestycyjne. I coś trzeba zrobić, żeby ten dług przez to istnieć. Ponadto Kongres Nowej Prawicy zamierza ograniczyć koszta funkcjonowania miasta poprzez likwidację m.in. Straży Miejskiej, sprywatyzowanie szkół i redukcję urzędniczych stanowisk. Sposobem na uzdrowienie lokalnego biznesu ma być sprzedaż miejskich nieruchomości najemcom po preferencyjnych cenach i obniżenie czynszów. Partia wystawi także kandydatów do Rady Miasta oraz kandydata do Sejmiku Wojewódzkiego. Będzie nim Krzysztof Włodarski. Listopadowe wybory do samorządu skupiają na sobie uwagę dorosłej części społeczeństwa. Natomiast miesiąc wcześniej słupska młodzież będzie wybierała przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta. Wybory młodych radnych zaplanowane są na 15 października. Do 15 września Miejska Komisja Wyborcza ogłosi kalendarz wyborczy, podział mandatów oraz określi okręgi wyborcze. Młodzieżowa Rada Miasta to organ samorządu terytorialnego miasta Słupska o charakterze konsultacyjnym.
składa się z 23 osób z różnych szkół ponadgimnazjalnych miasta. Młodzi radni do tej pory zasłynęli przede wszystkim z pracy na rzecz integracji ze wspólnotą europejską. Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta organizowali także wiele akcji propagujących ideę Unii Europejskiej i przynależności Polski do wspólnoty. Młodzi radni angażowali się także w organizację imprez miejskich, między innymi z okazji Dnia Dziecka.